A witam, witam. Dzisiaj w sumie też pozytywny film. On się może wydawać być negatywny, ale no według mnie nie jest. Dlatego, że viewer pass spadł. Ale to nie jest tak, że on skorektował, tylko się spier. Na samym początku Skins Monkey oczywiście, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Dokładnie tak. W ogóle, co jest ciekawe, pamiętacie jak wyciągnąłem tego Oriona z Roxem? O, patrzcie, 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 widzicie go? Takiego Oriona wyciągnąłem. Co się okazało w ogóle? To jest dosyć zabawne. Że ten Orion to jest ukryty OP. Ten. Coś tam. Dlatego, że ten Orion miał jeszcze na sobie. Panie! Ja pierdzielę. Pokażę wam. O! Miał jeszcze Lin Vision i Koi. Pozdro. Niezły. Się trafił. Gagatek. Także co? Można takie rzeczy wyciągać. Tylko trzeba chcieć. I trzeba ten mieć zaangażowanie. Tak nam dopomóż, panie. A my lecimy do viewer passa. Także co? Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o viewer passy, no to się one, że tak to powiem, wydupcyły. One się wydupcyły na poziom, który i tak jest wyższy niż był wczoraj, ale nie na jakiś taki przesadzony. I ja ogólnie, z mojej perspektywy patrząc, powiem, że to dobrze, że on się tak wydupcył. Dlatego, że jeżeli on by na przykład utrzymał ten poziom, to już by była kaplica całkowita. A teraz, jeżeli ktoś jest jakimś hura optymistą, jeżeli chodzi o viewer passy, jakimś naprawdę hura optymistą, to jeszcze istnieje szansa, żeby je dokupować. W sensie, ja gdybym miał dzisiaj dokupować viewer passy, to bym powiedział, że zwykły za 150, żetonowany za 200. I tak jakoś będę sobie to próbował robić. Zresztą na żetonowane mam buy order ustawione, na zwykłe jeszcze nie, bo zwykłych dalej mam bardzo dużo. No i zobaczymy, nie? W sensie ja, tak jak powiedziałem, to jeżeli chodzi o viewer passy, o ich sytuację całą, to ja będę robił tak dużo filmów o tym itemie, ile będzie tylko i wyłącznie potrzebne do jego omówienia. Więc szykujcie się na to, że jeżeli takie rzeczy, które się działy wczoraj, będą się działy dalej na viewer passach, no to po prostu jakby będzie zalew tych filmów o nich, ale no jakby jeżeli na jednym itemie da się więcej zarabiać niż na całym rynku razem wziętym, no to ciężko jakby omijać ten temat. I to jest jakby jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Druga to jest kilowat. No i od razu jakby z gratulacjami chciałbym wyjść, ponieważ jeżeli ktoś jakby zagrał kilowaty, to najprawdopodobniej jest dosyć mocno dorobiony. Gratulacje dla każdego, kto grał kilowaty. Dla mnie to było obwe zagranie, dosyć, które można było zrobić. Tłumaczyłem na czoło, nie zrobiłem. Mam nadzieję, że to jest jasne, że w momencie, kiedy miałem 5000 zł na Steamie i nie mogłem wystawiać żadnego itemu, to po prostu dla mnie to zagranie było abstrakcyjne do zrobienia. Teraz by już nie było. I co? Gratuluję dla każdego, kto grał kilowaty. W sensie, no. Teraz, nawet jeżeli grał je, ale nie do końca mu to wyszło, to dalej ma korzyść. Także naprawdę gratuluję mocno dla osób, które w to weszły. I w zasadzie co więcej. Tak jeszcze z perspektywy rynku, jeżeli chodzi o ten dzień, powiedziałbym, że fajny dzisiaj jest odpływ. Glittery z Paryża dosyć mocno ucierpiały przez Kopenhagę. To jest w ogóle też ciekawe, że Paryż w ogóle zareagował na Kopenhagę w sposób taki, że te ceny się zmniejszyły. No fajnie by było jeszcze, gdyby wszedł tam jakiś impas na kapsuły. Chociaż kapsuły, z tego co widziałem, to w dosyć nieciekawej sytuacji były, bo powinny mieć one. No to znaczy, były w takiej dosyć śmiesznej sytuacji, tak to nazwę, ale nie pozytywnej zdecydowanie. Także tutaj akurat jest to dosyć takie, że się zobaczy jeszcze, jak one będą wyglądać. I no, powiem, że taki odpływ kapitału z glitterów, który się wydarzył, on jest do zagrania pewnie. W sensie to jest jakaś tam sytuacja do zagrania. Będę próbował to zagrać na buyorderach, także jakby na pewno gdzieś to. Nie wiem, czy będzie to publiczne, czy nie będzie to publiczne. Tego jeszcze nie powiedziałem. Ale najprawdopodobniej albo w momencie, jeżeli to zagranie by było jakieś bardzo dobre, to wam o tym powiem, albo jeżeli będzie bardzo słabe, to wam o tym powiem, a jeżeli będzie średnie i po prostu jakby wyjdzie, to po fakcie przedstawię tak jakby to, jak to wyglądało i co nam się dało zrobić, czyli jakby tę analizę, którą ja robię w tym momencie, po prostu dostanie się później na kanale. Więc jeżeli tam będzie ekstremum jakiś, to będzie to dosyć szybko pokazane, a jeżeli będzie to
Jakby tak jak planuję, to po prostu to będzie pokazane jako ciąg myśleniowy, do którego się doszło, nie? Co więcej jeszcze tutaj można by było do tego filmu dorzucić? No nic, tak wygląda dzisiaj rynek. Viewerpassy oddały dosyć mocno. W sumie oddały mi na tyle, że już mógłbym przez 2 miesiące nic nie robić, ale trzeba robić. Bo kurde, nie zrobi się samo. Robota sama się nie zrobi. Także co? Miłego tygodnia. Dzisiaj tylko dwa filmy. Tyle. Na razie. Hej.